Powiedzcie, czy wierzycie w duchy? Niezależnie od waszej odpowiedzi, zapewne wielu z was doświadczyło czegoś niezwykłego. Czegoś, co można by uznać właśnie za działalność istot nie z tego świata. I pewnie część z was nawet starała się wytłumaczyć te dziwne zjawiska w naukowy i logiczny sposób, choć nie zawsze z pozytywnym rezultatem. Myślimy, że wielu z was wie, czym duchy są, a przynajmniej mniej więcej. Nie będziemy się na ten temat zbyt dużo rozwodzić, bo jest niezwykle obszerny, jak na jeden odcinek. Zamiast tego chcielibyśmy opowiedzieć wam o jednym z rodzajów duchów. O tak zwanych poltergeistach, a z niemieckiego hałaśliwych duchach. Charakteryzujące się złym przysposobieniem duchy mają w zwyczaju generowanie różnych dźwięków, jak na przykład szuranie, skrzypienie drzwi, tłuczenie szkła. Poltergeisty potrafią również kontrolować różne przedmioty, przesuwając je z jednego miejsca w drugie, unosząc je w powietrze, czy nawet rzucając olbrzymią siłą. A wszystko wygląda tak, jakby działo się pod wpływem jakiejś niewidzialnej siły. Niekiedy duchy potrafią się również w małym stopniu materializować, przypominając wtedy swoją postacią mglistego człowieka. Mówi się, że jedynie dziecko w wieku od około 10 do 17 lat, z powodu innej wrażliwości niż u dorosłych, potrafi dostrzec ducha. To też nie jest do końca prawda, bo niektóre poltergeisty są na tyle potężne, że nawet dorosły potrafi je dostrzec. Czy w związku z tym wszystkim możemy stwierdzić, że są to złe duchy? I tak, i nie. Poltergeisty możemy podzielić na dwa rodzaje: pozytywne i negatywne. I na ogół obu zależy tylko na zwróceniu na siebie uwagi. Niezależnie od swojego zachowania, nie potrafią zabić człowieka. Jak wiemy, znaczna większość duchów to dusze ludzi, którzy umarli z niedokończonymi sprawami. I zależnie od tego, w jakich okolicznościach odeszli, takimi stawali się duchami, a w tym przypadku poltergeistami. Celem tych łagodnych poltergeistów jest najczęściej próba porozumienia się z żyjącym bliskim. Dlatego też wytwarzane przez niego hałasy mają zwrócić na siebie uwagę. W tym przypadku starają się przekazać jakąś wieść. Lecz na tym nie poprzestają. Często starają się w pozytywny sposób wpłynąć na życie bliskiego, na przykład ratując go przed niebezpieczeństwami lub ostrzegając go we śnie przed takowymi. Z drugiej jednak strony mamy złe, wrogie poltergeisty, które choć oczywiście nie są w stanie zabić człowieka, to są gotowe zrobić wszystko, żeby ten oszalał. Oprócz wcześniej wspomnianego wywoływania przerażających dźwięków i gwałtownego poruszania obiektami, a także materializacją swojej mglistej, często niepokojącej formie, duchy te potrafią sprowadzać na swoje ofiary koszmary, które często powtarzane potrafią doprowadzić nawet do strachu przed snem. Negatywne poltergeisty panują także nad urządzeniami elektrycznymi, jeszcze bardziej strasząc ludzi, doprowadzając ich tym samym na skraj szaleństwa. Czy poltergeisty istnieją? Według środowiska naukowego są co najwyżej halucynacjami lub tworami wyobraźni osób o wysokiej wrażliwości lub o specyficznej psychice. Jednakże to nie takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wielokrotnie byliśmy świadkami, jak nauka zawodziła, a to, co nierealne, a często nawet wyśmiewane, stawało się prawdą.